Siemka, hejka, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie Miłej Niedzieli. Zapraszam Was na nowości kosmetyczne. Chwilę tego filmu nie było, więc mamy sporo do przegadania, mało czasu, więc zaczynajmy. I w ogóle słuchajcie, weszłam teraz na Instagrama i pierwsza rzecz w ogóle, która mi się teraz wyświetliła, Nabla Viper Lip Plumper. I tu jest napisane, że to jest taki przezroczysty balsam. Balsam, bo jest jako balm, który po kilku minutach ma sprawiać wrażenie, że usta wydają się pełniejsze. Jestem bardzo tego ciekawa. Jestem ciekawa, czy w ogóle dostanę to w paczce PR-owej od Nabli, czy nie, więc jeżeli tak, to na pewno to przetestuję, jeżeli nie, to na pewno... No nie, Nabli nie ma stacjonarnie w Sephorze. Ale jestem tego ciekawa, bo jestem bardzo ciekawa konsystencji, czy to byłoby coś takiego fajnego na co dzień do nawilżania ust. To zaciekawiło mnie, to tak patrzę, na początku myślałam, że to jest jakaś maskara może nowa, a wiecie, że uwielbiam maskarę Major Pleasure z Nabli, no ale nie, dobra, no to teraz przechodzimy do innych rzeczy, a kiedy to będzie dostępne, bo ja tak sobie to tak, no, 30 września, okej, okay, i tutaj niby jest napisane, że ten efekt powiększenia ust ma utrzymywać się przez 2 godziny. No dobra, a ale 30 września będzie dopiero na Nabla Cosmetics, więc ciekawe kiedy będzie w Sephorach i tak dalej. Okej, okay, wchodzimy w nowości, mamy tego trochę. Nie będę mówiła raczej o takich jakichś konkretnych świątecznych premierach czy nowościach, dlatego że mamy wrzesień, moi drodzy, wrzesień. Więc to na razie jeszcze pominę. Z takich powiedzmy, że bardziej gorących newsów, no to nowa marka kosmetyczna w Polsce, Juicy Cosmetics, stworzona przez Julię Wieniawę. No i w pierwszym dropie były takie pomadki w kredce i maskara. Same produkty nie są zbyt tanie, dlatego że te pomadki kosztują 70 zł, maskara 90 zł. I szczerze, w ogóle te kosmetyki wydają mi się być takie nijakie. Szczególnie jak na taki pierwszy drop i pierwsze wyjście, pokazanie się od jak najlepszej strony, to te kosmetyki wydają mi się być takie po prostu nijakie. W żaden sposób nie zachęcają mnie do przetestowania. Maskara za 9 dych, no naprawdę musiałaby robić nie wiadomo co. Szanuję natomiast za te zdjęcia, gdzie widać, że ma tutaj po prostu rzęsy pomalowane tą maskarą, a nie doczepione sztuczne. Za to bardzo szanuję, bo rzadko to się spotyka niestety, nawet w ogóle w jakichś takich, wiecie, postach sponsorowanych, gdzie dziewczyny reklamują różne maskary, to na niektórych zdjęciach naprawdę są jeszcze doczepione kępki czy sztuczne rzęsy. Więc tutaj za to duży plus, że no jest tylko maskara, ale ja osobiście nie jestem w ogóle tym zainteresowana i nie planuję tego kupować. Dalej mamy z nowości, będziemy tak mieszać, co raz kosmetyki, raz pielęgnacja. Only Bio, i ja tu, zaniosłam już to, ale produkty do włosów z marki właśnie Only Bio, to co bardzo mi się podoba, to to, że one są bardzo mocno nastawione na właśnie porowatość włosów. Jest mask, są oleje do włosów średnioporowatych, wysokoporowatych i niskoporowatych, są maski i odżywki. Odżywki są na przykład humektantowa, proteinowa, emolientowa, tak jak właśnie ostatnio Botanik też wyszli z tymi maskami. Szampon jest balansujący, nawilżający, mamy peeling. No i mamy jeszcze właśnie maski do włosów nisko, średnio i wysokoporowatych. Cenowo są w miarę ok. Peeling kosztuje naprawdę do włosów 20, około 20 zł one kosztują. Najdroższe są po 24 z tego co widzę. Same produkty zapowiadają się fajnie, fajnie mają też opakowania, bo naprawdę to się rzuca, kiedy wchodzicie do Rossmana. No i bardzo podoba mi się to, że jest coraz więcej właśnie takich produktów do włosów, gdzie mamy już napisane, że to jest produkt stricte na przykład do włosów średnioporowatych. Czy że na przykład właśnie macie napisane, że to jest produkt proteinowy, humektantowy, emolientowy, bo to jest dużo ułatwienie, szczególnie dla osób początkujących, które zaczynają z taką świadomą pielęgnacją włosów. Więc tutaj bardzo jestem zadowolona z tego, że taka marka powstała. Ja zdecydowałam się kupić wścierkę do włosów i olej, więc pewnie za jakiś czas dam Wam znać. No dzisiaj moje włosy są po olejowaniu, więc możecie zobaczyć, jak one wyglądają. Idziemy dalej i tutaj mamy Eveline i Soraya. Najpierw Soraya może. Naturalny podkład dopasowujący się. Mamy w 3 odcieniach naturalny podkład dopasowujący się, którego lekka konsystencja oparta jest na naturalnych ekstraktach, roślinny, delikatny i nienachalny zapach oraz oddychające formuły typu Adapt zawierające 95% składników pochodzenia naturalnego, zamkniętych w ekologicznej tubie z recyklatu. Podkład nawilża, nie przeciąża skóry oraz daje bardzo naturalne wykończenie.
30 zł. Z nimi mam taki problem, że te najjaśniejsze kolory wcale takie jasne nie są. Czy tu jest, no tutaj właśnie Beauty News zrobiły swatche, no i ta jedynka, ona nie jest jasna. Ona jest praktycznie tak samo jasna jak ta dwójka. I ja ostatnio kupiłam z Bielendy ten taki podkład truskawkowy, najjaśniejszy kolor. To jest normalnie pomarańcza na mojej twarzy. I tutaj ubolewam właśnie nad tym, że marki tworząc takie podkłady, powiedzmy, że bardziej naturalne, widać, że nie przykładają się do kolorów podkładów, no bo jednak bardzo dużo osób w Polsce jest tak jasnych jak ja, no a nie możemy tego kupić, bo po prostu to jest za jasne, więc no już widać po tych swatchach, że ten najjaśniejszy odcień wcale taki jasny nie jest, a żałuję, bo bardzo chętnie bym coś takiego przetestowała. Kolejny taki, powiedzmy, że bardziej naturalny podkład jest z Everlane i tutaj mamy matujący ochronny podkład antybakteryjny. I tu już mamy 5 odcieni i zobacz, no i ta jedyneczka jest jaśniutka, jest bardzo jaśniutka, więc tutaj fajnie. I to jest matujący ochronny podkład, nadaje też satynowo-matowe wykończenie i gwarantuje perfekcyjny wygląd, umożliwia stopniowanie krycia masku i niedoskonałości przed, przebarwienia. Kosztuje 20 zł, a ten Soray mówiłam Wam ile kosztuje? Jak coś kosztuje 30 zł, więc 20-30, ale mnie bardziej interesuje ten podkład. On jest właśnie z Everlane i to jest luksusowy podkład dopasowujący się, kosztuje 40 zł i tu już mamy 2, 4, 6 odcieni. I co tutaj jest napisane? Producent mówi, że lekka, beztłuszczowa konsystencja łatwo się rozprowadza, dając efekt doskonałego krycia bez efektu maski. Bogata formuła z wodą termalną i kwasem hialuronowym pielęgnuje, nawilża i chroni mikrobiom Twojej skóry. Już po 10 dniach cera jest odczuwalnie gładsza i bardziej elastyczna. O, ciekawe. Tego tutaj nie doczytałam. Nie wiedziałam, że tu jeszcze niby ma ten podkład poprawiać kondycję skóry. To jest bardzo grube założenie, bardzo mocne i bardzo ciekawiące, nie? Bo tego się nie spodziewałam. Myślałam, że to po prostu jest, wiecie, klasyczny podkład, a tu niby ma być jeszcze lepsza cera. No, dajcie mi znać w ogóle, który z tych podkładów jakiś bardziej Was interesuje. Ten z Everlane, chcecie test? Dajcie mi znać, bo w sumie szczerze mówiąc też mnie ciekawi. A jeżeli chodzi jeszcze o Everlane, to długotrwała pomadka w płynie. 2374. I co tutaj jest napisane? Pokrywa usta pięknym, nasyconym kolorem, który utrzymuje się na ustach wiele godzin, niczym tatuaż. A, czyli to pewnie będzie coś takiego a la lipstick. I tak właśnie się nad tym zastanawiałam, bo jak zobaczycie, jakie są dostępne kolory, to niestety one są takie bardzo ciemne, więc raczej nudziaków tutaj nie znajdziecie, bardziej coś właśnie takiego mocniejszego, no jak to zazwyczaj bywa w przypadku tych lipstainów, więc nie wiem. Jesteście tym zainteresowani, jesteście ciekawi, w sumie jakbym brała ten podkład, to mogłam wziąć też tę pomadkę i zobaczyć, to piszcie mi, czy brać, czy nie brać. Ale jeżeli jesteśmy przy podkładach i przy ciekawych podkładach, to Catrice 30 zł i to jest Catrice True Skin i to jest podkład do twarzy o średnim kryciu, bardzo lekkiej formule, posiada właściwości nawilżające, dodatkowo pozostawia cerę wygładzoną i ujednoliconą. I to jest chyba podkład, który najbardziej mnie przekonuje, jeżeli chodzi o założenie producenta, bo to jest zdecydowanie to, co mi się osobiście podoba. Podoba mi się też opakowanie, więc myślę, że ten na pewno chciałabym przetestować. Ten z Everlane też mnie ciekawi, więc myślę, że może te dwa chcecie, żeby wróciły testy podkładów, dajcie mi znać. I który Was bardziej interesuje? Catrice czy Everlane? Czy tu jeszcze można robić ankietki? Jeżeli można tu robić... Tu chyba. Jeżeli można robić ankietki, albo tu... Kurczę, nie wiem. Po której stronie? Jeżeli można robić ankietki, to Wam zrobię. A jak nie, to napiszę Wam w... O, patrzcie. Będzie tak. Like to jest Everlane, a komentarz to będzie Catrice i Wam przypnę komentarz na samej górze, więc obczajcie przypniętym komentarzu. Co wolicie? Właśnie Everlane czy Catrice? I tam jeden będzie to, będą lajki, drugie będą komentarz. Tam, wiecie, serduszko, cokolwiek, żebym wiedziała, co chcecie. Ale się fajnie bawimy dzisiaj, no. O, kurczę, o to w ogóle było tyle pytań. A co jest jeszcze ciekawsze, to jest marka, która nie jest dostępna w Polsce. No i mówimy tutaj oczywiście o Rare Beauty, czyli marce wypuszczonej przez Selena Gomez. I powiem Wam, że jak ostatnio jest bardzo taka mocna nagonka na, powiedzmy, że gwiazdy wypuszczające swoje marki kosmetyczne, tak wydaje mi się, że Rare Beauty będzie powoli troszeczkę jak Fenty, bo wyszli z naprawdę bardzo dużym asortymentem, z wieloma kolorami i z tego co widzę naprawdę sporo zbierają fajnych opinii. I to jest właśnie taka ciekawa różnorodność, dlatego że Fenty powiedzmy, że bardziej idzie w taki mocniejszy makijaż, mocniejsze krycie, takie
konkretniejsze produkty, gdzie właśnie Rare Beauty idzie w kremowe, takie bardziej nawet płynne róże, dobra, Fenty też ma, okej. Okay. Ale podkład jest lżejszy, mniej kryjący, te wszystkie produkty mają dawać taki bardziej efekt delikatnej skóry i to osobiście mnie bardziej przekonuje, więc ja mam nadzieję, że Rare Beauty wejdzie w końcu do Polski. Nie wiem, czy tak będzie, chociaż ktoś mi chyba coś tam mówił, że jakieś tam ploty były, że w przyszłym roku. Więc jeżeli tak, to ja na pewno bardzo, bardzo, bardzo chcę przetestować ten podkład. Bardzo chciałabym przetestować ten róż. Korektor też chętnie przetestuję i to w sumie są te trzy rzeczy, które jakoś najbardziej mnie interesują. Dajcie znać, czy oglądaliście jakieś recenzje tej marki i co Wam najbardziej się podoba. Ale no, ten podkład bardzo mnie kusi, w ogóle opakowanie bardzo mi się podobają. W ogóle podoba mi się też cały zamysł marki i te wszystkie takie, wiecie, rzeczy, które stoją za marką. Już mi głos siada. Drugi film nagrywam, których tak na co dzień nie widać, więc no, tu mi się podoba. I właśnie na przykład ta marka Selena Gomez dużo bardziej mnie przekonuje niż marka Julii Wieniawy. To jest całkowicie w ogóle coś innego i gdzie Selenie bardzo mocno kibicuje. Tak przy Julii jestem ciekawa, co tam nowego wypuszczą, ale nie sądzę, żeby ta marka stała się jakoś bardzo znana w Polsce. Mam wątpliwości. Co tu jeszcze mamy ciekawego, takiego dostępnego w Polsce, co mogłoby Was zainteresować? Takie małe paletki z Too Faced. Mam nadzieję, że one w ogóle pojawią się w Polsce. To są po prostu mini eyeshadow palettes. One kosztują $27 i mamy tutaj ile cieni? 8 cieni. I jak widzicie, mamy w 4 różnych odcieniach. 2 są nowe, 2 już były. 2 są nowe, 2 już były. Kolorystyka jest, w ogóle zobaczcie, że one są bardzo do siebie podobne. Ja nie wiem, czemu oni nie ogarniają. Ja rozumiem, że wszyscy lubią ciepłe odcienie, no nie wszyscy. Ale nie, mi osobiście najbardziej przekonuje albo właśnie ta Kitty Likes to Scratch. Co to za nazwa? I Light My Fire. Te dwie inne są, chociaż w sumie ta Salted Caramel też nie zajmuje. Najmniej mi się podoba ta Gingerbread Spice. Nie planuję kupować, mam już bardzo dużo palet i nie czuję takiej potrzeby. Ale chciałam Wam pokazać, że jak coś może akurat Was zainteresują, jeżeli lubicie cienie z Too Faced, one są dla mnie ok. Spoko. Jeżeli Wam się podoba, to myślę, że będziecie zadowoleni. No dobrze, co tu mamy jeszcze? Paleta kolejna z Nataszy Denony, tym razem Glam. I to jest, powiedzmy, że coś jak ta brązowa paleta, ale właśnie w wersji chłodnej. I znowu ubolewam nad tym, że jest 2 razy więcej cieni świecących niż matowych. Właśnie zastanawia mnie to w tych paletach Nataszy, że ona ma więcej cieni świecących niż matowych. Ja osobiście bym wolała bardziej więcej matowych niż świecących, tym bardziej, że jak możecie zobaczyć, te cienie świecące się są bardzo do siebie podobne. I teraz jak nałożycie jedno oczy, to praktycznie nie będzie różnicy. Więc tutaj taki mam lekki problem z tymi paletami, bo jakbym chciała, chciałabym ją kupić, tą brązową bardzo bym chciała. Ale te świecące są tak do siebie podobne, że no mam problem. I bardzo żałuję. I nawet jak widzicie po swatchach, one wyglądają że prawie że identycznie. Więc tutaj tak, no nie, dla mnie nie jest to nic ciekawego, ale jeżeli lubicie Nataszę Denonę, no to myślę, że czemu nie? Makeup by Mario będzie miał swoją markę kosmetyczną, która pojawi się w styczniu, ale już w tym momencie po kolei przedstawia każdy produkt i dużo osób jest bardzo zawiedzionych. I ja szczerze mówiąc, jakby w ogóle, jak ja oglądam jego story i on mówi z tą taką pasją swoją do makijażu na temat tych kosmetyków, to jest mi aż przykro, że ja jestem zawiedziona. Ale nie wiem, te opakowania, rozumiem też, że ta cała marka jest skierowana przede wszystkim do profesjonalistów i mają te produkty służyć właśnie osobom, które profesjonalnie po prostu malują. No ale też oczywiście nie tylko. No i dla mnie te opakowania są takie... Kurczę, takie strasznie tanie. Tak, no nie, opakowania jakby z jednej strony rozumiem zamysł, z zewnątrz mi się podobają, ale w środku jakoś tak dziwnie to wygląda. No i ogólnie produkty w sobie są ciekawe. Mamy na przykład paletę tylko i wyłącznie matową, w takich typowych brązach, ale porównując na przykład do tej palety Jeffrey'ego ostatniej, tą, jak ona się nazywa, Orgia? Coś bardzo nieprzyzwoite słowo, to, no to ta ma dużo większy potencjał i moim zdaniem jest dużo lepsza niż tamta paleta. Druga paleta to jest właśnie taka z tylko i wyłącznie siedzącymi cieniami i to na przykład wydaje mi się taka bardzo, że brakuje jej tego czegoś. Jest taka bardzo przytłumiona, więc to no nie. Może te rozświetlacze, to może być coś fajnego.
I to chyba w sumie jest coś, co najbardziej mogłoby mnie zainteresować. Mamy bardzo dużo różnych produktów, więc jeżeli jesteście zainteresowani tą marką, to sobie wejdźcie właśnie na Instagrama Mario, bo on codziennie albo co parę dni na story pokazuje właśnie i opisuje dokładnie, co to jest za produkt, jak go używać, co się z nim robi i tak dalej. To jest akurat fajne, to mi się podoba, no ale same takie produkty tak nie do końca. No Huda Beauty wypuściła też 3 nowe paletki, te 9. Tak, to jest 9, nie 9. 150 zł, jeżeli dobrze pamiętam, one kosztują w Sephorze. No i mamy takie odcienie, typowo takie powiedziałabym jesienne, przytłumione. To co jest ciekawe, to z tego co zauważyłam, najwięcej ludzi jest zainteresowanych tą paletą khaki. I faktycznie, ona jest taka najbardziej oryginalna. Tutaj w ogóle mi też, jak ja nie lubię zielonych odcieni, tak patrząc na to, to też mi się podoba. Bo w sumie tak teoretycznie mamy tutaj tylko takie 3, powiedzmy, że zielone odcienie. Reszta jest taka neutralna i to faktycznie można fajnie wkomponować w makijaż. A te 2 pozostałe są dla mnie takie, no, niby fioletowe, więc powinno mi się podobać, ale faktycznie ta khaki najbardziej mi się podoba. No ale ja osobiście nie planuję kupować, bo mam teraz tyle cieni, że no, nie czuję takiej potrzeby, więc nie wiem w sumie, jak musiałaby wyglądać w tym momencie paleta, żebym chciała ją kupić. Anastasia Beverly Hills wychodzi z Soft Glam 2. Czyli z taką malutką paletką, gdzie mamy 2, 4, 6, 8 cieni, z czego 2 cienie są z palety Norwiny i reszta cieni jest z palety Soft Glam, więc jeżeli macie paletę Soft Glam, nie czuję, żebyście potrzebowali tych cieni, chyba, że to są akurat cienie, w których dotknęliście denka. To wtedy tak, to wtedy myślę, że to ma sens, ale jeżeli macie Soft Glam, to raczej nie sądzę, żeby to było coś, co powinniście mieć. Będzie też zestaw mini błyszczyków, więc jeżeli spodobają Wam się kolory, no to polecam, bo ja miałam ten wcześniejszy i bardzo lubię te błyszczyki, są naprawdę świetnej jakości. No i będzie też taka mała maskara, którą możecie zawiesić na choince. W Stanach to chyba jest raczej popularnie, sądzę, że w Polsce wkładło się maskary na choince. Chociaż, kto wie. Na mojej nigdy nie było. No ale będzie mała maskara, gdybyście chcieli ją przetestować. Ok. W sumie ta mała paletka, szkoda, że nie wymyślili czegoś innego, tylko dali tą Soft Glam. Chociaż znowu z drugiej strony rozumiem, bo to chyba jest ich najlepiej sprzedająca się paleta, więc może dla kogoś, kto zaczyna. Bo zobaczcie, że mamy tutaj cień na całą powiekę w załamaniu, czarny cień, żeby przyciemnić, taki cieplutki, ciemny brąz, żeby też przyciemnić zewnętrzny kącik. Więc myślę, że to nie jest głupi zakup. Na przykład jeżeli ktoś tam zaczyna się malować i chcecie mu sprawić prezent, to może być naprawdę bardzo fajna paleta na początek. A jeżeli chodzi o różne takie pielęgnacyjne nowości, no to bardzo interesuje mnie w ogóle cała gama marki Pharmacy z tej takiej serii miodowej. I teraz właśnie oni wypuścili taki bardzo mocno, intensywnie nawilżający krem do cery suchej. I jak ja w ogóle widzę ten filmik, tą konsystencję. Ja miałam kiedyś właśnie z tej serii miodowej krem na dzień. Ojejku, jaki on był genialny, jak on pięknie nawilżał. Moja skóra, to było cudowne. I bardzo żałuję, bo w farmacji było kiedyś właśnie w Sephorze. I ja właśnie dostałam ten krem od Sephory. No i teraz już w farmacji nie ma, więc oni chyba są na jakimś Look Cult Beauty, coś takiego. Więc na pewno jak tam chcecie, to możecie kupić. No i myślę, czy nie chcę go, bo on jest właśnie dla cery suchej. I jeszcze bardzo też chciałabym z farmacji spróbować tego serum Honeymoon. To jest serum właśnie z kwasami AHA i to też bardzo mnie ciekawi, więc może w końcu, chociaż kurczę, tyle mam tych kosmetyków, że nie potrzebuję, ale to za mną już chodzi już długi czas, no a ten krem, jak go zobaczyłam, to już w ogóle po raz kolejny, teraz 2 produkty za mną chodzą cały czas. I oczywiście jeszcze Basic Lab. Filtr przeciwsłoneczny 50. Co tu jest więcej napisane? Lekki krem ochronny, zapewniający szerokie spektrum ochrony na bazie filtrów organicznych, biologicznych i antyoksydantów, prewencja i antyoksydacja. No i co tutaj mamy? Mamy w ogóle w tym produkcie glukonolakton, olej konopny, niacynamid, mocznik, ekstrakt z aloesu, 2 postacie witaminy E, stabilna forma witaminy C, ekstrakt z jogody brusznicy. No i właśnie te filtry wszystkie. Jestem bardzo go ciekawa i z tego co wiem, to Basic Lab mi go wysłało, więc czekam na informację, że paczuszka czeka na mnie w paczkomacie. Lecę i będę testować. Bardzo podoba mi się opakowanie, że jest właśnie ta pompka Airless, bo to jest moje ulubione opakowanie, jeżeli chodzi o kremy, bo nie chcę zamykać w ogóle palców, powietrze tam nie dochodzi, więc wszystko jest bardziej higieniczne i dłużej po prostu trzyma. Więc super, gratuluję Basic Lab i mam nadzieję, że będziecie się dalej tak fajnie
rozwijać. Co ja chciałam powiedzieć? Serum z Wishful Get Even Rose Oil. Czyli tu mamy po prostu olejek ruszany. Tam są jakieś inne jeszcze składniki. Ale to, z czym mam problem. To jest niby przed używaniem tego olejku, a to po. Nie ma takiej opcji. Już właśnie, nie wiem, czy obserwujecie na Instagramie Inti Skin. Jeżeli nie, to bardzo polecam. Jeżeli macie bardzo duże problemy z przebarwieniami, to Inti za niedługo ma wyjść z e-bookiem na temat przebarwień. Podobno genialny. Więc informuję. To jest niemożliwe, żeby za pomocą olejku różanego, rose oil, uzyskać taki efekt. To jest po prostu niemożliwe. Ja dalej podtrzymuję to, że ja osobiście kupuję produkty pielęgnacyjne od marek, które się na tym znają, które mają doświadczenie w tym i które nie zaczynają produkować kosmetyków pielęgnacyjnych, bo to teraz taki jest trend. Więc jeżeli chcecie kupić jakiś serum z kwasem hialuronowym, chociażby ten z Basic Labs Trehalozu, to macie różne serum, różne formy kwasu hialuronowego i inne dodatkowe składniki, które faktycznie coś zmienią w Waszej skórze. A nie takie, wiecie, bo to jest Kylie. Weszłam sobie na Sephora, dawno już tam nie byłam i bardzo pozytywnie się zaskoczyłam, dlatego że wchodzą do Polski takie te zestawy Sephora Favorites, które już od dawna są w Stanach i tutaj na przykład pokazuję Wam Nude Lip Set, Nude Lip Selection i tutaj mamy właśnie pomadkę płynną z Anastazji Pure Hollywood, Huda Beauty Demi Matte, pomadka do ust w odcieniu Feminist, mamy Kat Von D, mamy konturówkę z Sephory i mamy pełnowymiarowy błyszczyk z Hudy za 159 zł. To jest właśnie fajna opcja dla osób, które na przykład wiecie, że lubią pomadki nudowe, ale nie wiecie dokładnie co. Albo jeżeli Wy po prostu chcecie sobie kupić jakiś prezent, no to to są fajne zestawy i tam właśnie na Sephorze macie różne inne. Więc jeżeli coś takiego Was interesuje, to obczajcie sobie, bo w ogóle też na Sephorze powoli wchodzą te takie wszystkie świąteczne zestawy. Ale na razie o tym nie chcę mówić, bo jeszcze mamy wrzesień, moi drodzy. Jeszcze jest wrzesień, więc jeszcze nie. I jeszcze z takich ciekawszych rzeczy w Sephorze to powoli, powoli wchodzi marka Pat McGrath. Na razie mamy błyszczyki i błyszczyki, takie zestawy. Ale ja czekam, aż będzie korektor. Podobno ich korektor i puder pod oczy są genialne, więc ja mam nadzieję, że to nie jest tylko to, co dostaniemy, tylko właśnie ta cała kolekcja będzie się rozrastać, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i jeszcze nowy podkład Too Faced Born This Way, ale w wersji matowej. Ja osobiście nie jestem zainteresowana, dlatego że no nie lubię aż tak matowych podkładów, ale jeżeli na przykład mieliście Born This Way i on był dla Was zbyt mało matowy, i jednak przytłuszczaliście się, Wasza skóra się przytłuszczała w ciągu dnia, no to może to będzie coś ciekawego. Wydaje mi się, że on będzie taki trochę strasznie suchy, szczególnie dla cer suchych, więc ja nawet za to się nie biorę, ale jeżeli macie cery tłuste i szukacie czegoś takiego, no to może akurat to Was zainteresuje. On kosztuje 180 zł, sporo odcieni, więc myślę, że każdy coś tutaj znajdzie dla siebie. I w sumie największa informacja to to, że Tarte w końcu jest w Polsce, jest w Sephorze po tylu latach. Jeżeli chcieliście przetestować Tarte Shape Tape, no to teraz jest idealny moment. Fajne jest to, że macie od razu możliwość kupna tego formatu podróżnego za 65 zł, bo ten duży i tak jest ogromny, więc ciężko będzie przez to przejść. A tak to sobie sprawdzicie, czy Wam się podoba. No i oczywiście tam są wszystkie inne różne produkty z Tarte. Mnie, jeżeli już coś, to interesuje bronzer i róż, bo słyszałam, że właśnie Tarte ma bardzo fajne bronzery i róże, ale nie wiem w sumie, czy chciałabym kupować w tym momencie, czy aż tak bardzo tego potrzebuję. Więc ja chyba na razie nie planuję nic kupować. Zobaczę może, jak będę mogła przejść się i zobaczyć stacjonarnie, pomacać, obczaić wszystko, to wtedy może zmienię zdanie, ale na razie raczej nie planuję nic kupować. To jest też wszystko, co chciałam Wam powiedzieć w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas. Ja już dziękuję. Do zobaczenia.